Matuszu, chciałam Cię zapytać o film Bez wstydu, bo ten film jest tu pokazywany w konkursie głównym na festiwalu w Gdyni. Reżyser mówił, że dla niego w tej historii jest najistotniejsze to, żeby pokazać, że trochę za łatwo oceniamy innych. A co jest najważniejsze dla Ciebie? No właśnie w tej historii, którą opowiada Bez wstydu. Mhm. Dla mnie najważniejszy wydaje się pewien wątek, bo zastanawiałem się po prostu a propos tego filmu nad problemem, jaki tam gdzieś głęboko spoczywa i próbuje być przekazany. I gdzieś po myśleniu nad tym doszedłem do wniosku, że problem tkwi w relacjach, które charakteryzują te postaci. To, co możemy zobaczyć na ekranie, no to każdy może sobie zobaczyć, ocenić i jakoś się ustosunkować do tego. Ale gdzieś dla mnie bardzo ciekawy wydaje się wątek rodziny i relacji rodzinnych między ludźmi. Akurat w tej sytuacji mamy tak, że nie ma rodziców w tej historii. Oni jakby nie istnieją w ogóle. I to jest chyba problem, który dotyczy każdego z nas. Relacja, taka podstawowa relacja w rodzinie, czyli relacja między rodzicami i dziećmi i konsekwencje pewnych wyborów, które prowadzą potem do sytuacji, jaka się staje w życiu. Tam akurat bohater, którego gram, o wdzięcznym imieniu Tadek, no, jest obarczony pewną odpowiedzialnością i poczuciem winy i traumą, gdzieś spoczywającą głęboko właśnie na dnie takich relacji rodzinnych. Pozbawiony rodziców, skazany na wygnanie, na samotność, zostawiony w rękach jakiejś ciotki, nie wiadomo gdzie. W pewnym sensie pozbawiony wszelkich wzorców, jakich no, uczymy się, żeby potem w dorosłym życiu powielać pewne rzeczy. On tego nie ma. No i potrzeba takiej głębokiej bliskości, miłości gdzieś siedzi w każdym człowieku i również w tym bohaterze próbuje się jakoś objawić. Przy poprzednim filmie Matka Teresa od kotów mówiłeś, że bardzo wgryzanie w tego bohatera pomógł ci Dostojewski. A jak było przy wgryzaniu się w Tadka? No, określić to można najprościej i najbardziej sensownie i wprost po prostu poprzez moje sytuacje różne z życia. Ja pochodzę z małego miasta i tam bardzo klasyczne wychowanie się odbywa, katolickie, takie polskie z prowincji rzeczy się przekładają. I potem w późniejszym okresie życia wybierając się w taki świat no, raczej bezwzględnych zasad, no, można powiedzieć i braku ich. Gdzieś próbowałem się też odnaleźć, co jest bardzo trudne. I taką moją inspiracją do tego filmu, taką w sumie główną inspiracją, gdzieś były jakieś drobne sprawy z wychowania, jakie moi rodzice mi dawali. No i no, to nie były takie jakby katastroficzne rzeczy, więc po prostu musiałem pracą wyobraźni sobie je po prostu jakoś wyolbrzymić.